Rozbudowa lądowiska dla śmigłowców na dachu pawilonu łóżkowego coraz bardziej nabiera kształtów. To już drugie podejście do operacji wyniesienia prefabrykowanych schodów na szczyt. Zeszłotygodniowe nie doszło do skutku ze względu na trudne warunki atmosferyczne. O operacji opowiada Janusz Banaś, kierownik kontraktu. Będziemy montować elementy prefabrykowane dużej masy na skraju budynku łóżkowego szpitala w Cieszynie. Specjalny żuraw 120-tonowy i operacja już raz miała być wykonana, ale warunki pogodowe nie pozwoliły, musieliśmy przerwać. Dzisiaj to kontynuujemy dalej. Jak się okazuje, klasyczna forma monolityczna schodów na szczycie dachu w części podwieszonej nie jest optymalnym rozwiązaniem. Dlaczego zdecydowano się na prefabrykat? Dwa biegi schodów zewnętrznych są prefabrykowane z powodów problemów wykonania monolitu na skraju budynku. Dla bezpieczeństwa pracy lepiej jest wykonać ten element jako prefabrykowany i zamontować gotowy. Oprócz dzisiejszej operacji montażu schodów, na dachu wciąż trwają prace związane z przedłużeniem istniejącego szybu windowego, który będzie obsługiwał lądowisko. Jesteśmy w trakcie wymiany windy szpitali na ratunkową. Przy czynnej drugiej windzie operacyjnej powinniśmy je wyłączyć obydwie i pracować na nieruchomych elementach, ale z powodu pracy szpitala nie możemy tego zrobić. Z tego tytułu są utrudnienia, które musimy jakby przygotować, sobie zabezpieczyć, ale przed wymianą szybu maszynowni należało wykonać konstrukcję zabezpieczającą nad czynnymi urządzeniami, następnie nad istniejącym stropem wykonać nowy strop i będziemy wymieniać, czyli demontować istniejące stropy poniżej nowego stropu, a powyżej czynnych maszyn szybowindy. To tak jest nietypowym elementem, ale inaczej się tego nie da zrobić tutaj. Szpital musi funkcjonować, to jest priorytet, takie mamy zadanie tutaj, żeby nie blokować pracy szpitala w żadnym momencie. Wykonujemy pracę w ścisłym kontakcie z inwestorem, który pomaga nam, bardzo dobrze nam się współpracuje tutaj, zabezpieczył nadzór wysokiej klasy, ludzi doświadczonych i warunki mamy zapewnione bardzo dobre do wykonywania pracy.